kurzu na panelu instrumentów. Ja zawiązałem na dalmierzu podwiązkę. Mały starannie umieścił kredkę do warg Luizy, szeroki tyłek nad lampką magazynu zapalników. Hajde, nasz super żołnierz, sprawdził, czy przewód paliwa do miotacza ognia jest w porządku, odbezpieczył przedni karabin maszynowy, ułożył porządnie taśmę amunicyjną, następnie zawiązał sobie na szyi małego tekstylnego słonika. Wszystkie nasze radiostacje zostały sprawdzone. Łączność była bardzo ważna i radiostacje musiały działać bez zarzutu, gdyż wiele od nich zależało. Ładowniczowie wspięli się na lufy armatnie i zdjęli pokrowce z ich wylotów. Czołg po czołgu meldował gotowość do akcji. Nosorożec gotów do działania, rozległ się w radiu głos Majka. A potem byliśmy już poza lasem, który do tej pory bezpiecznie osłaniał nas i widzieliśmy Amerykanów strzegących trzema czołgami północnego wyjścia ze wsi. Gdy mknęliśmy przez zdradziecką, otwartą przestrzeń tak szybko, jak nadążały gąsienice, Porta zaśpiewał beztrosko Eine kleine Reise in Frühling mit dir, sag mir bitte leise, was gibt's? Du dafür. Pedał gazu wcisnął w podłogę. Myśleliśmy, że w każdej chwili tłoki mogą wyskoczyć z cylindrów. Żaden z pozostałych wozów nie mógł nas dogonić. Przez radio słyszeliśmy potok przekleństw Barcelony. Caramba, crucifix, sacramento. Jak on u diabła potrafi tak rozpędzić te skrzynie na gówno? Tylko Allah to wie, odpowiedział mały legionista, odsyłając swego kierowcę przekleństwami na samo dno piekieł. Teraz wszystko zależało od szybkości. Początkowo trzy Shermany na skraju wsi w ogóle nie zareagowały. Bóg jeden wie, co myśleli, ale z pewnością byli niedoświadczeni, nie oddano ani jednego strzału. Pierwsi dostaliśmy się do środka wsi, tuż za nami major Mike. Legionista, który był o 100 metrów za nami, ujrzał, jak wieżyczki Shermanów zaczynają się obracać, zatrzymał się, błyskawicznie wycelował własną armatę i w 10 sekund było po wszystkim. Trzy Shermany stanęły w płomieniach. Cała reszta nastąpiła równie szybko. Mknęliśmy w koło wąskimi uliczkami, strzelając do wszystkiego, co miało na sobie amerykańskie godło lub białą gwiazdę, ogniem na wprost, więc nie mogliśmy chybiać. Samobieżny miotacz ognia typu M5 pojawił się zza rogu domu, plując płomieniem długim na wiele metrów, ale gdy pocisk wbił się w niego, miotacz rozpadł się na 1000 kawałków. 42-tonowy czołg T-14 wynurzył się z gaju pomarańczowego, wściekle kręcąc wieżyczką. — Ognia! — krzyknął stary. Nacisnąłem spust i w następnej chwili nieprzyjacielski czołg stał w ogniu. Tłusty czarny dym buchał z jego włazów, rozjaśniany ostrymi językami czerwonych płomieni. Jakiś oficer rozpaczliwie próbował wydostać się z wieżyczki, ale właz wieżyczki opadł, a on został zwisając z otworu. Po jego mundurze skakały płomienie, dosięgły jego włosów, a on podniósł się na pół, próbując zdusić płomienie gołymi rękami. Jeszcze więcej płomieni wystrzeliło przez wieżyczkę do góry, zakrył twarz dłońmi, które powoli zmieniały się w węgiel. Wreszcie znikł w rozpalonym wnętrzu swego czołgu. Doleciał nas duszący smród spalonego ciała. Ktoś zamachnął się miną, by nią w nas rzucić, ale został zmiażdżony gąsienicami, zanim zdołał zrealizować swój plan. Grupa piechurów przyciskała się do ściany w naiwnej nadziei, że ich nie zauważymy. Hajde zaśmiał się złośliwie. Jego karabin maszynowy zagadał, a oni zwalili się, jeden na drugiego z przestrzelonymi brzuchami. Kucharz wojskowy biegł przez otwartą przestrzeń placu, mając nadzieję, że ukryje się za którymś z czterech płonących Shermanów, ale krótka seria z KM-u na wieżyczce zatrzymała go tak nagle, jakby wpadł na ścianę. Złapał się rękami za głowę i wydał krótki, przenikliwy wrzask. Jego hełm potoczył się przez zakurzony plac, człowiek zrobił pół obrotu, a potem padł raz czy dwa kopnąwszy nogą. Z jakichś krzaków wypadł Sherman.
Wbiły się w niego dwa pociski przeciwpancerne kalibru 88 mm i wyleciał w powietrze w rozdzierającej uszy eksplozji. Jego wieżyczkę wydmuchnęło wysoko w górę, aż spadła z wyciem, wbijając długą lufę swej armaty w ziemię. Pojawił się kolejny Sherman. Bezpośrednie trafienie odstrzeliło mu wieżyczkę i cisnęło ją w dom. Mieliśmy widok prosto do wnętrza czołgu. Była tam tylko dolna część ciała dowódcy, gdyż został przecięty w połowie. Wisiały tam resztki ładowniczego, wciśnięte pomiędzy zamek armaty i półki na pociski. Czołg Majka, który miał na wieżyczce zamontowane dwa ciężkie miotacze ognia, spalił grupę piechoty. Choć niektórzy podnieśli ręce, poddając się, zginęli pod naszymi gąsienicami, bo czołgi nie potrafią brać jeńców. Szczerzące zęby, trupie głowy na wyłogach naszych mundurów dobrze pasowały do rodzaju broni, w której służyliśmy. I tak było wszędzie, i ani jeden z nich nie zdołał uciec. Zaskoczyliśmy ich tak kompletnie, jak kilka godzin wcześniej zaskoczyli naszą piechotę. To była nasza zemsta. Wyskakując z czołgów, zsunęliśmy gogle na czoło, podeszliśmy do fontanny z wodą na placu i piliśmy i pili, próbując zmyć z twarzy trochę oleju i pyłu. Gryzące dymy prochowe we wnętrzu czołgów spowodowały, że oczy nabiegły nam krwią, nasze gardła i płuca piekły, a oddychanie było bolesne. Paru przerażonych, którzy uszli z życiem, wylazło i patrzyło się na nas. Jeden z nich znał parę niemieckich słów. Nicht schießen, Kamerad. Wir nicht Juden, nicht Japsen. Wir aus Texas. Wir okay. Kilka minut później gawędziliśmy, pokazując sobie fotografie, wymieniając pamiątki. Zaczynając śmiać się razem, straciliśmy jednego człowieka, artylerzystę w czołgu lejtnanta Herberta. Włazy zostały szczelnie zamknięte i nie zauważono, że wentylator miał krótkie spięcie. Udusił się gazami. Mieliśmy także dwóch rannych. Jednym był Feldwebel Schmidt, dowódca czołgu numer 531, który schylił się, by podnieść mapę z podłogi wieżyczki właśnie w chwili oddawania strzału i odrzut armaty zmiażdżył mu prawą rękę na miazgę. Kilka ostrych jak igły odłamków kości wystawało mu z ramienia. Jeden z amerykańskich jeńców, sanitariusz, zrobił mu koło fontanny transfuzję krwi. My zaś staliśmy wokoło, przyglądając się. Było to w najwyższym stopniu interesujące. Feldwebel Schmidt miał szczęście, dla niego wojna skończyła się, ale gdyby nie było tutaj Amerykanina z jego ruchomym bankiem krwi, Schmidt byłby martwy. Drugim rannym był jeden z ładowniczych, człowiek względnie nowy. Został trafiony w płuco pociskiem pistoletowym. Jego dowódca czołgu, Oberfeldwebel Brett, przeładowywał swój pistolet, gdy ten wypalił i trafił ładowniczego. Ukryliśmy Amerykanina, który zrobił Schmidtowi transfuzję, kaprala z Lubok, przed jednostką, która krążyła, zbierając jeńców. W 4 dni później zabraliśmy go do czołgu, podwieźli na parę metrów od pozycji amerykańskich i pozwoliliśmy mu wyskoczyć. Przed tym podbiliśmy mu oko i wybiliśmy mu jeden ząb, do tego złoty, którego o dziwo ani Porta, ani Mały nie chcieli. Walnęliśmy go też w goleń klamrą od pasa tak, by spuchła niemiłosiernie. Był półżydem. Gdy nas poprosił, abyśmy to zrobili, powiedział nam, że z takim wyglądem zostanie odesłany do domu w Stanach i nigdy już nie ujrzy wojny. Tylko idiota pozostawał dobrowolnie na froncie, ale oczywiście byli tacy po obu stronach. Nie powiem, żebyśmy nimi pogardzali. Większość z nas była ochotnikami, więc w głębi serca mieliśmy coś w rodzaju podziwu dla twardych facetów, którzy nie cofali się przed niczym i akceptowali wszystkie konsekwencje bycia ochotnikami. Ułożyliśmy rannych szeregami na poboczu drogi i przez radio wezwaliśmy amfibie oraz transportery opancerzone, które napełniliśmy zakrwawionymi, skomlącymi ciałami. Porta i ja podnieśliśmy pewnego człowieka
i stwierdziliśmy, że kawałek płuca wystaje z ziejącej rany na jego plecach. Mały przyszedł niosąc kaprala, którego połowa czaszki została odstrzelona, obnażając mózg. Za śmietnikiem znaleźliśmy oficera, któremu twarz zupełnie ściął odłamek pocisku artyleryjskiego. Martwych ułożyliśmy na dwa wielkie stosy. Wielu z nich było tylko zwęglonymi mumiami. Wokół brzęczały tysiące much. Wykopaliśmy wspólny grób. Niezbyt głęboki, na tyle tylko, by mieć pewność, że zostaną przykryci ziemią. Słodkawy zapach trupów przyprawiał o mdłości. Jednemu z jeńców, sierżantowi sztabowemu siedzącemu z przodu na czołgu Majka, daliśmy sznapsa i był na pół pijany. Wygadał wszystko, opowiadając nam, jak wysłali tyłom zielony sygnał na znak, że teren jest wolny od nieprzyjaciela. Niektórzy jego koledzy patrzyli na niego z pogardą. Potem ujrzał tę samą pogardę w naszych oczach i zrozumiał, jak obrzydliwą rzecz zrobił. Wyrwał pistolet Barcelonie, wsadził sobie lufę w usta i pociągnął za spust. Mogliśmy go powstrzymać, ale żaden z nas się nie ruszył. Major Mike pogardliwie szturchnął ciało czubkiem swego buta. Wojna to przeklęta sprawa, mruknął stary. Major nabazgrał wiadomość do przekazania dowództwu przez radio. Nosorożec do dowódcy Maciory. 36 czołgów zlikwidowanych, 10 ciężarówek, 17 samochodów. Nieznana liczba zabitych. Straty własne. Zabity jeden szeregowiec, ranny jeden feldwebel i jeden podoficer. Oczekuje kontaktu z nieprzyjacielem. Kontynuuje na własną odpowiedzialność. Przerywam połączenie. Koniec. Uśmiechnęliśmy się ze zrozumieniem, wiedząc, że chciał na własną rękę załatwić się z pułkiem nieprzyjaciela. Spod oficera wspiął się do stopnia majora, był zdecydowany zabłysnąć i zrobić to w taki sposób, by pokazać sztabowcom, że nie tylko oni potrafią coś zrobić. Zerwanie łączności radiowej było bardzo pomysłowe. Przez następne 3 czy 4 godziny nikt nie będzie mógł połączyć się z nami. To była gra o wysoką stawkę, ale jeśli major Mike zdoła ją rozegrać, będzie wielkim człowiekiem. Jeśli sprawy pójdą źle, a on wróci żywy, wyląduje w Torgau. Takie były twarde prawa armii. Wsiadać, rozkazał Mike. Czołgi naprzód. Przejeżdżając przez pas młodych drzewek, wychylaliśmy się z włazów, a potem zjechaliśmy w dół do rzeki ze smrodliwą wodą i błotem, gdzie jakieś napuchnięte zwłoki bydlęce powodowały, że powietrze było zgniłe. Czołg lejtnanta Herberta ugrzązł. Po prostu pchał błoto przed sobą tak długo, aż utknął na betonowo. Major Mike zaklął wściekle, wyskakując z czołgu i pobrnął przed siebie w błocie po kolana. Kopnął zdechłego szczura, spojrzał złowieszczo na lejtnanta Herberta w jego wieżyczce i zapytał: co robisz, człowieku, czy ty w ogóle myślisz? Lejtnant Herbert wybełkotał coś na temat, że to był wypadek, który mógł się przydarzyć każdemu. W moim szwadronie taka rzecz nie może się przydarzyć, zaryczał major Mike. Teraz nie opierdalasz się po Kurfürsterdam. Jesteś na wojnie i dowodzisz czołgiem kosztującym 1 000 000 Reichsmarek. 1 000 000 nic mnie nie obchodzi, ale potrzebuję twego cholernego czołgu. Co za cholerny głupiec mianował cię lejtnantem. Wyciągnij go, Bayer. Mały i artylerzysta nieszczęsnego czołgu razem przywiązali liny holownicze do haków czołgu. Grube, stalowe liny zaśpiewały napięte jak struny. Mogły w każdej chwili pęknąć, a jeśli uderzyłyby człowieka, zabiłyby go na miejscu. Widzieliśmy takie wypadki. Ładowniczy stał się tak nerwowy, że wypuścił z rąk haki i ukrył się za czołgiem. Mały cisnął w niego garścią błota, nie mając nic twardszego pod ręką. Zaczekaj, aż cię złapię, ty złodziejska pizdo! A potem skoczył na liny i całym ciężarem zawisł na hakach. Jeśli pękną, mruknął stary, zrobią z niego mielonkę. Un bon soldat, powiedział legionista, skinąwszy głową z aprobatą. Ale tak głupi jak dziura w krowiej dupie, orzekł z uśmiechem Porta.
Nie posuwaj się za daleko, zagroził Hajde. Ja nie jestem tak cholernie głupi. W ciągu ostatnich 20 lat nikt nie ukończył szkoły podoficerskiej z wyższymi ocenami niż ja. Który z was, szczyle, potrafi przewyższyć mnie w taktyce? Szybciej, szybciej, zawołał major Mike. Powoli ugrzęzły czołg ruszył się i zaczął wynurzać się z błota. Mały leżał na brzuchu w poprzek lin, a major pomagał mu trzymać je mocno na hakach holowniczych, klnąc i przeklinając lejtnanta Herberta, który stał w swej wieżyczce, patrząc strapionym wzrokiem. Gdy tylko czołg znów znalazł się na twardej ziemi, lejtnant Herbert musiał opuścić swą wieżyczkę, a jego miejsce zajął unteroficer Leonard. Nikt nie natrząsał się z nieszczęśnika. Widzieliśmy, jak Hauptmann został wyrzucony ze stanowiska dowódcy kompanii podczas ataku, a jego funkcję objął Feldwebel. Zajęliśmy pozycję za długą groblą i natychmiast zaczęliśmy maskować czołgi, zacierając małymi grabiami szerokie ślady gąsienic, wtykając w nie trawę i kładąc na niej większe i mniejsze gałązki. To było ważne na wypadek, gdyby nadleciały nad nas samoloty. To Rosjanie nauczyli nas sztuki maskowania. 3 Jabos wypadły z wrzaskiem z chmur właśnie w chwili, gdy Porta i ja sprawdzaliśmy, czy wszystko jest tak, jak powinno. Przycisnęliśmy się płasko do ziemi. W następnej chwili zaczęły strzelać. To było tak, jakby po ziemi przejechała niewidzialna kosiarka. Setki małych fontan ziemi wystrzeliły do góry. Mieliśmy szczęście, bo oni używali pocisków przeciwpancernych, a nie eksplodujących. Jeden z pilotów okazał się krwiożerczy, bo uniósł się prawie pionowo do góry i znów zanurkował na nas, plując morderczo z armatek. 2 pozostałe Jabo skrążyły w kółko. Pierwszy przeleciał nad nami tak nisko, że myśleliśmy, iż rozedrze sobie brzuch maszyny, a potem z przeraźliwym rykiem silnika znikł za wzgórzem, lecąc za swymi towarzyszami. Major Mike przywołał załogi do siebie i przysiedliśmy wśród krzaków z nim pośrodku. Przed wami, powiedział, są 2 mile otwartej drogi. Gdy ci jebańcy nadejdą, pierwszy musi dostać się aż do zakrętu, gdzie droga znika w lesie. To będzie twój czołg, Bayer. Jesteś na lewym skrzydle. Frick, ty jesteś na prawym. Przylepicie się do ostatniego czołgu w chwili, gdy wynurzy się zza zakrętu obok pagórka, ale ostrzegam was, nie wolno oddać ani jednego strzału bez mego rozkazu. Osobiście zastrzelę każdego artylerzystę, który za wcześnie naciśnie spust. W podnieceniu prawie połknął swe wielkie cygaro, a potem kontynuował łagodniejszym tonem. Wszystkie 16 armat mają pierdnąć równocześnie, każdy pocisk musi trafiać. Po pierwszej salwie odcinek zostanie podzielony na pola ognia. Każdy czołg musi odchwaścić swoje własne pole. Plunął długim strumieniem na pasącego się ptaka, trafił go i uśmiechnął się szeroko. Odgryzł kawał swego tytoniu do rzucia i jak zawsze wręczył go staremu. I radzę każdemu artylerzyście, który pośle pocisk w przestrzeń, aby za nim podążył, nim ja go nauczę, jak się celuje. Zachowajcie spokój, chłopaki, niech oni sami wejdą na szafot. Nie mają pojęcia, że tu jesteśmy. W żaden sposób nie są w stanie nas wykryć. Dowodem 3 Jabos. Spokojnie zostaniemy tutaj i poczekamy na nich. Wsunęliśmy się na nasze miejsca. Sprawdziliśmy radia i elektryczne instalacje spustowe. Hajde cicho rozmawiał z operatorami radia w innych czołgach. Feldwebel Slavek właśnie ożenił się przez pełnomocnika, a myśmy mu gratulowali i żądaliśmy, by opisał szczegółowo, co robił ze swą narzeczoną, którą znał tylko przez tydzień. Czekaliśmy i zabijaliśmy czas, grając w kości. Nagle mały odezwał się z chytrą miną swej wielkiej twarzy. — Kto jest twym dziedzicem, Porta? To znaczy, jeśli zostaniesz zabity... Ty jesteś moim, jak wiesz, pospieszył dodać. Całe złoto w zielonym woreczku, który mam na szyi, jest twoje, jeśli pewnego dnia tamci wyślą mnie do parku sztywnych. Porta uśmiechnął się krzywo, potrząsając kostkami nad głową i powiedział. Spryciarz z ciebie, co? Ja mam dostać twoje złoto. Wiem, co sobie myślisz. Doprawdy sam to wszystko wymyśliłeś?
Żadnym sposobem nie możesz wiedzieć, co ja myślę — zaprotestował z oburzeniem Mały. — Słowo honoru, dostaniesz moje złoto. Spisałem ostatnią wolę na kawałku papieru, jak ta kobieta w książce, którą czytaliśmy onegdaj. — Zamknij się — warknął Porta. — Nie ma potrzeby, byś się o mnie martwił. Gdy byłem w Rumunii, godny szacunku gość pasący w puszcie mnóstwo starych habet przepowiedział mi przyszłość. Nocami okradał bogate domy. Pewnego cichego wieczoru, gdy z przyjemnością smakowaliśmy kubek śliwowicy, zaproponował, że przepowie mi przyszłość z fusów po kawie. To było całkiem niesamowite. Patrzył się w nie przez 10 minut, podczas gdy ja myślałem o ślicznym, małym kawałku cipki, który odkryłem w Bukareszcie. W pewnym momencie on niesamowicie zawył. Porta, widzę twą świetlistą twarz otoczoną błyszczącą aureolą. Przepraszam, pomyliłem się. To były światła neonów. Przerażające. Twoje imię świecące nad całym Berlinem. Zostaniesz wielkim biznesmenem, wiesz, co jest w życiu dobre, nigdy nie oszukujesz biednej kurwy. Oddajesz właścicielowi lombardu, co mu się należy, a burdel mamie, co jej. Będziesz kradł, nie dając się złapać. Zbliża się paskudna wojna. Tak wrogowie jak przyjaciele będą polować na twoją głowę, ale ty dasz sobie radę, przeżyjesz ich wszystkich. Będziesz chodził na ich pogrzeby, ale twój jest daleko w przyszłości, której nawet nie zdołałem dostrzec w fusach. Przeżyjesz ponad 100 lat. Nie potrafię tu dostrzec śmierci, choć normalnie można w nich widzieć ponad 100 lat naprzód. Uważasz, że powinienem kiedyś mieć przepowiedzianą przyszłość? Zapytał zainteresowany Mały z miłością, głaszcząc zielony woreczek złotych zębów zawieszony na szyi. — To nigdy nie zaszkodzi — odpowiedział Porta. — Jeśli facet próbuje ci wcisnąć kupę gówna, dajesz mu raz w czachę. Jeśli to, co mówi, jest dobre, dajesz mu parę monet i łykasz to, ale radzę ci, Mały, trzymaj się z daleka od testamentów. To niebezpieczne rzeczy. Szczególnie, gdy twoi spadkobiercy wiedzą, jak jesteś bogaty. Mały zamyślił się tak głęboko, że zapomniał potrząsnąć kostkami i gdy wreszcie je rzucił, wynik był beznadziejny. Podniósł wzrok na otwór wentylatora, wytarł kciukiem lampkę kontrolną mechanizmu ładowania, a potem oczy zaczęły mu nerwowo latać i wybuchł. — Ty parszywy diable! — Ty wielki, przeklęty wole, zamordowałbyś przyjaciela za odrobinę złota? Porta wzruszył ramionami. Jestem tylko człowiekiem, a z diabłem trudno się spierać. Może człowiekowi włożyć pod czaszkę najbardziej zwariowane pomysły, ale jak powiedziałem, ostatnie wole i testamenty, wszystko to tylko kupa gówna. Mały z wściekłością odrzucił kostki, kopnął pocisk i wrzasnął podniecony. — Nie zdołasz zrobić ze mnie durnia. Mam szare komórki i wiesz o tym. Jeszcze dam ci popalić. Załóż się o swoją głowę. Porta zarechotał i wycofał się w bezpieczne miejsce za fotelem kierowcy. Powiedział z uśmiechem. — Naprawdę ważne jest, gdy układasz ostatnią wolę, by zabezpieczyć się przed ludźmi czyhającymi w ukryciu. Mówisz, że jestem twoim jedynym spadkobiercą. Jesteś biznesmenem, a biznesmeni, pomimo ich wszystkich białych kołnierzyków i wypolerowanych paznokci, to banda wrednych skurwysynów. Jeśli któryś z nich da ci cygaro, możesz być pewien, że liczy na otrzymanie od ciebie w zamian całego pudełka. Wszyscy biznesmeni mają bezpośrednią linię łączności z diabłem. Świat biznesu to ciemna dżungla. Pamiętaj o Obergefreiterze, Wolfgangu Kreutzfeldzie, że tylko najtwardsi potrafią pływać na tej powierzchni. Niezliczeni ludzie próbowali tej gry, ale tylko niewielu zostało wybranych. Ci, którzy nie wiedzą, jak się zabezpieczać ze wszystkich stron, wkrótce kończą w rynsztoku. Wszędzie są rywale tylko czekający, by obedrzeć cię z twych ostatnich szmat. Ale jeśli wiesz, jak się gra w tę grę...
Pieniądze popłyną ci do kieszeni i nawet jeśli żaden z bogaczy nie potrafi ci się przeciwstawić, wszyscy będą ubiegać się o twoje towarzystwo i całować cię w dupę, jeśli tego zażądasz. Im jesteś większy i bardziej znienawidzony, tym niżej będą ci się kłaniać i płaszczyć się przed tobą. Napluj na parkiet w domu twego wroga, a będzie myślał, że to wspaniały żart. W środku nocy możesz zadzwonić do sędziego, a on nie będzie miał o to pretensji. Cokolwiek zrobisz, będzie słuszne. Pomachaj plikiem banknotów, a przybiegną wszyscy, od Alfonsów do prezydentów. Nie możesz być wybredny co do użycia metod. Musisz znać kilku bandziorów umiejących zaaranżować przypadkowy wypadek uliczny, a podpiłowana przednia oś Jaguara twego konkurenta może okazać się bardzo pomocna. Ale to oznacza bycie gangsterem, sprzeciwił się mały. Którym jest każdy wielki biznesmen. W przeciwnym razie pójdziesz na dno. Musisz mieć mnóstwo cip szpiegujących dla ciebie. Wpychaj je do łóżek twych konkurentów, a rano będą miały do opowiedzenia mnóstwo interesujących rzeczy. Kociaki są frontowymi zwiadowcami w świecie biznesu. Małemu twarz się rozjaśniła. Zamierzasz po prostu zbudować to wszystko na wzór wojska? Zgadza się. I właśnie dlatego zawsze uważam, gdy mamy wykład z taktyki. Twoi kierownicy sprzedaży to oddziały pancerne. Twoje bandziory to spadochroniarze. A co z piechotą? Zapytał chciwy wiedzy mały. To ci biedni głupcy, którzy orzą jak woły za nędzną płacę, popychacze piór i dzięcioły przy maszynach do pisania po biurach. Gdy babka odda ci naprawdę wielką przysługę, owijasz ją w karakuły. Nigdy ich nie widziałem, zawołał mały. Jak wyglądają? Czarne i kędzierzawe. Jak te, co jednooki ma na czapce? Za Boga, nie, parsknął pogardliwie Porta. To, co ma jednooki, to resztki pogryzionego przez mole pudla, którego jakiś Żyd wcisnął mu jako karakuła. Radio zagwizdało. Nieprzyjacielskie czołgi w polu widzenia. Zarządzam ciszę radiową. Wsunąłem się za peryskop. Porta uruchomił prądnicę. Mały sprawdził zapalniki i wsunął do komory pocisk przeciwpancerny. Ciężki zamek zamknął się z trzaskiem. Załadowany bezpiecznik odbezpieczony, zameldował automatycznie, już trzymając w ramionach kolejny pocisk przeciwpancerny. Długie pociski stały szeregami, rzucając na siebie błyski, wyglądając tak niewinnie. Ale za kilka minut zaczną siać śmierć i przerażenie, zapalą rozżarzone ogniska, spowodują, że ludzie będą wrzeszczeć w męce i strachu. Przez otwarte włazy wpatrywaliśmy się w napięciu w nieprzyjacielskie czołgi, toczące się w zwartej kolumnie po oświetlonej przez słońce asfaltowej drodze. Nacisnąłem lekko na pedał. Silnik elektryczny zaszumiał. Cicho obróciła się wieżyczka. Mój cel musiał znaleźć się dokładnie między dwoma drzewami. Major Mike wyglądał z nadskraju wieżyczki. Lorneta leżała przed nim, odsłonięta kawałkiem darni. Mieliśmy strzelać, gdy ściągnie z głowy beret. Był ich cały pułk. Dowódca czołgu marzy o takim widoku. Trudno w to uwierzyć, wyszeptał stary. Jeśli nas nie wykryją, wszystko skończy się w 10 minut. Na błękitnym niebie zanosił się trelami skowronek. Stado jałówek stało na skraju lasu, spoglądając badawczo na czołgi, a dwóch parobków siedziało na wózku z nawozem, pijąc chianti, odpoczywając i nie mając pojęcia, co czyha po drugiej stronie grobli. Za parę sekund znajdą się w samym środku walki. Pomachali wesoło do Amerykanów, którzy odkrzyknęli żartobliwie. Byliśmy tak spięci, że nawet nie ośmielaliśmy się głośno mówić. Przykleiłem oczy do gumowej osłony peryskopu. Do wiejskiego wozu dokazując podbiegł pies. Jeden z ludzi rzucił w niego patykiem. Trochę pszczół brzęczało wśród kwiatów skrywających armaty. Przez wieżyczkę przebiegła jaszczurka. Sroka męczyła wielkiego ślimaka. Amerykanie śpiewali. Wtedy pierwszy czołg ukazał się w polu widzenia mego dalmierza. Prócz kierowcy cała załoga siedziała uczepiona do niego na zewnątrz. Beret Majka pofrunął w powietrze.
Ognia! — rozkazał stary. 16 ciężkich dział czołgowych zagrzmiało równocześnie, kładąc poziomo krzaki. Wszystkie pociski trafiły, ciała wylatywały w powietrze, wszędzie były płomienie. Ryknęła następna salwa, rozgniatając kolejne czołgi. Przesunąłem lekko wieżyczkę. Mały czołem otworzył bezpiecznik. Po jego nagich plecach płynął pot. Pocisk po pocisku opuszczał lufę. Konie przy gnojowym wozie popędziły przed siebie. Jeden z ludzi kurczowo chwycił lejce i został poniesiony przez klekoczący, podskakujący wóz. Jałówki wpadły w panikę, przeskakując przez ogrodzenie i pobiegły prosto pod ogień. Wszystkie czołgi na drodze stały w płomieniach. Odłamkowymi! — rozkazał Mike. Wtedy pociski zaczęły wybuchać wśród wrzeszczących, przerażonych ludzi. Ci, którzy byli już zabici, byli wyrzucani w powietrze i ponownie miażdżeni. W końcu załadowaliśmy pociski zapalające i droga zmieniła się w pożerające wszystko morze ognia. — Odpalić silniki — rozkazał major. — Czołgi naprzód! Wtedy nadeszła kolej na nasze karabiny maszynowe i miotacze ognia. Jechaliśmy przez rozpalone piekło. Wieżyczki obracały się, karabiny maszynowe szczekały, a martwych i rannych siekły nasze pociski. Jakiś człowiek wstał ze sterty zabitych, szaleńczo wyciągał ramiona, jakby chciał nas odpędzić. Usta miał szeroko otwarte, oczy dziko wybałuszone. Miotacz ognia liznął go żółtym językiem płomienia i zmienił w coś czarnego i skurczonego. Mike zasygnalizował, by przerwać ogień. Sformować kolumnę marszową. Kierunek pułk. Wznowiono kontakt radiowy. Śmieliśmy się do siebie. Tamci nie oddali ani jednego strzału. Nawet nie zarysowano naszej farby na pancerzach, a zniszczyliśmy cały pułk dzięki amerykańskiemu sierżantowi. Major Mike wywołał dowództwo pułku. Słyszeliśmy w jego głosie dumę i zachwyt. Nosorożec wzywa maciorę. Słucham. Tu maciora, nadawaj, nosorożec. Słucham. Tu dowódca nosorożca. Pułk nieprzyjacielskich czołgów zlikwidowany. Bez brania jeńców, bez własnych strat. Zużyto 1500 pocisków przeciwpancernych, 800 odłamkowych, 300 zapalających. Dla obserwacji z powietrza. Mapa trzecia, droga szósta, punkt A2. Skończyłem. Słucham. Maciora do nosorożca. Gratulacje. Zamelduj się. Dowódca maciory. Koniec. Rozdział trzeci. Wolę wycofać się niż iść naprzód, oświadczył Barcelona. Tu możemy pić frezę, ale gdy idziemy naprzód, musimy maczać nasze ryje w kałużach brudnej wody. Gdy idziemy naprzód, coś tam nam dają, a mnie znudziły dziwki Idy. Jutro, powiedział Porta z rozpromienioną miną i unosząc do góry dwa pulpety ze szpiku, abyśmy je podziwiali, chciałbym położyć się spać w cesarskim łożu oraz zgwałcić królową i wszystkie królewny. Może będą z tego zadowolone, powiedział rozmarzony Gregor Martin. Może będą lubiły być obmacywane pięściami, cuchnącymi śmiercią. Jesteśmy po prostu zjawiskiem naszych czasów, orzekł stary. Pewnego dnia to wszystko się skończy, a my będziemy musieli się umyć. Jeśli będzie czas, gdy dostanę się do Rzymu, stwierdził Hajde, a oni nie będą zbyt następowali nam na pięty, przede wszystkim walnę się na wielkie łoże z czterema słupkami i jedwabnymi zasłonami, ubrany we wszystkie moje szmaty. Zrobię z tego wszystkiego istny bałagan. Potem schlam się po gardło, następnie wyjdę na ulicę i znajdę sobie jakąś fajną panią w bardzo wysokiej klasy bieliźnie, i będę ją rżnął raz po raz. W końcu nawalę się jak stodoła i będę kontynuował odwrót. — Więcej frezy! — zawołał Porta. — Będziemy się tak zachowywać przez całą drogę. Wypijemy wszystko, co mają. Skurwimy wszystkie ich kobiety, obsramy im wszystkie łóżka w Rzymie, Mediolanie, Innsbrucku i skończymy w Berlinie na przyjęciu kończącym wszystkie przyjęcia. Gwizdek przywołał nas do rzeczywistości. — Wziąć broń z biurka przed czołgami — rozkazał major Michael Brown. — Jestem trochę zbyt śpiący — mruknął Porta. Chwiejnym krokiem poszliśmy przed czołg numer 5.
Wszyscy byliśmy wyczerpani, bo nie spaliśmy przez 4 doby. Ruszyliśmy. 2 czołgi przewróciły się, bo ich załogi zasnęły. Major Michael Brown. Pojawiły się roje Jabos i wymiotły drogę do czysta. Gdy tylko zjawił się jakiś czołg, atakowały go 2 lub 3 Jabos. Cały nasz 2. batalion został rozbity w pył w ciągu 2-godzinnego ataku Jabos. Nasz szwadron stracił wszystkie pantery i połowę swych załóg. Porta musiał potoczyć się po zboczu pagórka, by ugasić palący się mundur. Teraz staliśmy na kwaterze w górach, oczekując na uzupełnienie załóg. Otrzymaliśmy już nasze nowe czołgi, 68-tonowe tygrysy z bardzo skutecznymi armatami kalibru 88 mm. Nowe czołgi nie przybyły w całości, lecz jak zwykle kapaniną. Wszyscy byli weteranami, niektórzy jeszcze w strojach zimowych, przybywszy prosto z frontu wschodniego. Przyjmował ich Hauptfeldwebel Hoffmann, największy oszust ze wszystkich feldwebli, uwielbiający dźwięk własnego głosu i często robiący sobie tę przyjemność. Niekiedy bywał sarkastycznie przyjacielski i nadawał swym podwładnym imiona biblijne, kiedy indziej brutalny i wówczas używał określeń rodem z latryny. Kiedy był normalny, to znaczy tylko średnio złośliwy, używał tajemniczych pseudozoologicznych określeń takich jak zębokrowa, śmiecioświnia, śmietnikobyk, dźwigokrólik lub parasoloszczur. Choć jako podoficer Hauptfeldwebel Hoffmann nie miał prawa do ordynansa, w rzeczywistości miał 2. Jeden z nich pełnił obowiązki jego lokaja. Nim zły los oddał go w szpony Hauptfeldwebla, był maître d'hôtel w jednym z najlepszych berlińskich hoteli. Funkcje 2. polegały na byciu faktotum i podczaszym. Jego obowiązkiem było zapewnianie perfekcyjnej usługi podczas posiłków Hoffmana, które spożywał w samotności. Jedynym cieszącym się łaskami Hauptfeldwebla był człowiek o ksywie Orzeł, były sztabsfeldwebel w więzieniu wojskowym w Hamburgu-Altonie. Został głównym pisarzem szwadronu. Próbowaliśmy wpisać orła na czarną listę u Majka i lejtnanta Fricka, ale nic z tego nie wyszło. Orzeł trzymał się cieplutko i zwyczajnie śmiał się i drwił z nas. Pewnej nocy paru chłopców zrobiło mu ponury kawał. Rzucili się na niego, gdy słodko spał w łóżku, przywiązali go do drzewa, zawiązali oczy, a szyję owiązali ścierką. W końcu postawili przed nim włoski karabin maszynowy. Gdy rano został odwiązany, był trzęsącą się ze strachu galaretą. Hoffmann uznał to za dobry żart i nazwał sprawców dowcipnymi psami. Ale gdy przypadkiem na jego stole wylądował granat ręczny bez zapalnika, dowcipne psy stały się cholerną bandą komunistycznych sabotażystów i posłał potajną policję wojskową. Przybyła ona w osobie kulawego kryminal-obersekretejra, który spędził 3 dni wypijając prywatne zapasy napojów alkoholowych Hoffmana, a potem odjechał, nie wykrywszy niczego, nie zapominając jednak zabrać ze sobą 4 kartonów papierosów Camel oraz 2 wędzonych szynek baranich. Odjeżdżając, zapewnił Hoffmana, że wkrótce wróci, aby dokładniej zgłębić sprawę, na co Hoffmann wydał najdziwaczniejsze z możliwych odgłosów. Gdy nasz Hauptfeldwebel wylewał żale swym kumplom w dowództwie pułku, pocieszali go, przypominając, że sam posłał po policję. On zaś przysiągł, że od tej chwili będzie się stosował do rady tych, którzy mają większe doświadczenie. Nigdy nie pokoić władz i pozwolić im spać. Bardzo trudno ponownie ukołysać je do snu. Staliśmy przed biurem, czekając i marznąc. Hauptfeldwebel zawsze kazał nam czekać. Sądził, że to zwiększa nasze napięcie nerwowe. Na naszych mundurach mieliśmy stare, ciemnoniebieskie drelichy i byliśmy pewni, że zostaniemy skierowani do remontowania sprzętu, jedynej roboty, którą zwykle wykonywało się bez nadzoru i inspekcji. Porta trzymał w dłoni kleszcze i 4 wkrętaki. Pudełko świec zapłonowych wystawało mu z kieszeni. Mały miał pod pachą pompę do paliwa. Chodził z nią przez cały ostatni tydzień, ale Hoffmann jak dotąd nie dał się nabrać.
Nowo przybyli stali uszeregowani na lewo od nas, mając przed sobą złożone płaszcze i tornistry. Ubrani byli w kurtki, a przez ramię mieli przewieszone nowiutkie maski przeciwgazowe. Stalowe hełmy mieli zawieszone na haczykach u pasów. Hoffman wyszedł ze swego biura, tuż za nimi orzeł, niosąc tablicę z dziennym przydziałem zadań oraz 6 kolorowych ołówków. Trzymał się dokładnie o 3 kroki za Hauptfeldweblem, zatrzymując się i ruszając w ściśle tej samej sekundzie. Hoffman na rozstawionych nogach zajął pozycję przed frontem szwadronu, otworzył usta, aż stały się wielką, czerwoną, parującą dziurą, a potem z ich głębin rozległ się dziki ryk komendy. — Szwadron, równaj w prawo! Na wprost patrz! Spoglądał przez kilka minut, by się przekonać, czy ktokolwiek odważy się poruszyć, a potem uśmiechnął się z satysfakcją i rozkazał — Spocznij! Wy, różowe ogiery zebr, wyobrażacie sobie, że możecie mnie nabrać na pracę przy remoncie sprzętu, prawda? A więc dziś jest to po raz ostatni, wy śmierdzące moszny. Mechanicy na prawo. 2/3 szwadronu przeszło na prawe skrzydło, podczas gdy reszta stała na miejscu, patrząc pustym wzrokiem w przestrzeń. Hoffman podszedł do nich, zanim orzeł. — Ty tam! — zawołał, wskazując palcem Obergefreitera. — Skąd masz ten pistolet, który wisi na twoim szerokim tyłku? Obergefreiter musiał oddać pistolet. Hoffman uśmiechnął się z rozkoszą. Uwielbiał tego rodzaju rzeczy. Wiedział, jak wiele dla zwykłego żołnierza znaczy pistolet. Pozbawić go pistoletu znaczyło tyle, co ukraść mu duszę. Hoffman 3-krotnie przegnał ich przez błoto pod pretekstem złej postawy i niezdyscyplinowanego zachowania. Gdy grupa ponownie stanęła przed nim na zbiórce, teraz ubabrana błotem i odchodami z kaczego stawu, rozkoszował się sobą. — A więc wy, w szarze, teraz być może zdaliście sobie sprawę, że dołączyliście do prawdziwie pruskiej kompanii, gdzie panuje dyscyplina. Zobaczycie, że nie jesteście nawet zadkiem wykastrowanego hipopotama. Tutaj ja jestem tym, który mówi, co jest czym, i tylko ja. Jeśli poczuję, że mam ochotę odstrzelić wam wasze cholerne łby, zrobię to. Jeśli wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu odkryję wśród was błotne ryby pustynną krowę z odrobinką szarych komórek, zrobię z niego podoficera. Gdy rozeszliśmy się, a Hoffman znikł, orzeł podszedł i krążył przez chwilę, zanim powiedział — Major chce pogadać z wami wszystkimi i obejrzeć sobie nowo przybyłych. Dostał dziś kota. Już 5 razy wygonił pisarzy przez okno biura. — Wiesz, co mam zamiar zrobić? — zapytał Porta z chytrym uśmiechem. — Pewnego dnia zabiorę cię na linię frontu i pogonię cię przez nią do Ogórków albo Marokańczyków z kilku odciętymi palcami z pierścionkami w kieszeni. Come trista la vita! Orzeł pospiesznie znikł. Nasz trębacz, Rudolf Kleber, który poprzednio służył w SS, zagrał na sygnałówce capstrzyk. — Mil diable! — odezwał się ze śmiechem legionista. — On długo nie pożyje. Stanęliśmy na zbiórce tak, jak staliśmy, najpierw zanurzywszy dłonie w zużytym oleju. Mieliśmy jakoby pracować przy remoncie, a Hoffman mógł wpaść na pomysł, by obejrzeć nasze ręce. Major Michael Brown już tam był, oczekując nas. Stał oparty o ścianę, zabawiając się trzymanym w ustach cygarem. O majorze Majku słyszeliśmy najdziwniejsze plotki. Niektórzy twierdzili, że w ogóle nie jest Niemcem, lecz Amerykaninem. Julius Heide, który zawsze był dobrze poinformowany, mówił, że był on dawniej kapralem w amerykańskiej piechocie morskiej. Urodził się w Berlinie i wyjechał do Ameryki tuż po I wojnie światowej ze swymi dziadkami oraz 7 braćmi i siostrami. Tam jego matka wyszła za mąż za amerykańskiego biznesmena, który nie myślał o niczym innym, tylko o biznesie i kobietach. Handlował tekstyliami i ni cholerę go nie obchodziła rasa ani polityka. Dla niego Stany Zjednoczone były całym światem i jego otaczającymi planetami. Każdy, kto nie popierał tego punktu widzenia, był cholernym czarnuchem.
Gdy Michael Brown powrócił z okresu służby na Hawajach z raczej szczególnymi poglądami, został zwolniony z wojska i powiedziano mu, że jest plamą na herbie Stanów Zjednoczonych. Żył ze swej odprawy demobilizacyjnej do chwili, gdy został żigolakiem pewnej aktorki w Los Angeles. Któregoś dnia w sklepie spożywczym rozpuścił ozór i powiedział o niej o wiele za dużo. Gdy wrócił do jej buduaru, zastał ją bardzo podkręconą wypiciem 9 whisky, 2 ginów, 3 jałowcówek oraz relacją o tym, co o niej powiedział i co przekazano jej przez telefon. Wspólnie udało im się połamać większość mebli, nim Michael został wyrzucony. Następnie próbował szczęścia jako pucybut na końcu długiego nabrzeża. Na nieszczęście nie nauczył się jeszcze ostrożności. Poszedł do łóżka z żoną członka Gwardii Narodowej, czarnowłosą meksykańską nimfomanką. Gwardzista, Irlandczyk, nie był w stanie zaspokoić jej wymagań i płacił 2 żółtkom z Yokohamy za zapewnianie jej zadowolenia. Jeden z nich miał pralnię na Little Street. Drugi pracował w piekarni, której właściciel, imigrant z Wiednia, wypiekał taki Wienerbröt, jakiego nie rozpoznałby żaden Wiedeńczyk. Michael zaplątał się w orgię seksualną, zakończoną potężną awanturą. Było mnóstwo gadania o ukrytych kamerach i wybuchł wielki skandal. Gwardzista został sierżantem, a 2 Japończycy otworzyli wspólnie pralnię, która nadal istnieje na Little Street. Zarobili harmonię pieniędzy. Mieli jakiś własny sposób na stare koszule. Michaelowi nie powiodło się. Wsadzili go do kicia z oskarżeniem, że to on robił te fotografie, ale na swój sposób miał szczęście. Mógł dostać 10 lat, ale sędzia tego dnia zjadł dobry obiad i był w dobrym humorze. Został zwolniony. Sędziemu podobały się też fotografie załączone jako dowody rzeczowe. Wykonano mnóstwo odbitek i rozdano sędziom, obrońcy i policji. Wydostawszy się z więzienia, Michael Brown wskoczył do pociągu towarowego do Nowego Jorku. Gdy był już na dnie nędzy w Millwall Dock, zgłosił się do biura werbunkowego na Washington Road. Przechwalał się tam nader arogancko, ostatecznie był przecież już w piechocie morskiej, a co więcej w koszarach Sheffield. Ale nędzny sierżant z potrójną tęczą baretek nad lewą kieszenią, który brał udział w bitwie nad Zomą i nadal się tym chwalił, zapytał go o świadectwo niekaralności. Brown próbował pominąć milczeniem rok spędzony w więzieniu w Los Angeles, ale z uśmiechem zaproszono go do sypialni, gdzie dostał największe lanie w swym życiu i gdzie dano mu do zrozumienia, że jest świńskim kryminalistą, z którym armia nie chce mieć nic do czynienia. Wówczas wrócił do Millwall Dock, wślizgnął się na pokład statku linii Hapag-Bremen i został odkryty o 375 mil na wschód od Halifaxu. Ku swemu niezmiernemu zaskoczeniu dowiedział się wówczas, ile dokładnie talerzy człowiek potrafi umyć w ciągu jednego dnia. Za każdym razem, gdy któryś upuścił, naczelny kelner walił go w łeb deską do krojenia mięsa. Gdy statek dotarł do Hamburga, przekazano go oficerowi bezpieczeństwa. Bicie, jakie dostał od 3 sierżantów z biura rekrutacyjnego w Nowym Jorku, było niczym w porównaniu z laniem, jakiemu spuszczono na Stadthausbrücke numer 8. Spędził 9 miesięcy w Fulsbittel, gdzie podlegał marabu, najbardziej znienawidzonemu we wszystkich Obersturmbannführerów SS. Brown zrozumiał, że jeśli ma stąd wyjść żywy, musi uklęknąć przed pokrzywionym krzyżem nazistowskim i złożyć przysięgę lojalności. Jego węch starego żołnierza powiedział mu, kto był w celi kapusiem. Bardzo ostrożnie zaczął im opowiadać o amerykańskiej piechocie morskiej i koszarach Sheffield, opisując niewolniczą pracę w kamieniołomach, nieludzkie marsze pod rozpalonym słońcem, a od czasu do czasu wplatał 1 czy 2 zdania o nowym półautomatycznym karabinie M1. Dał też do zrozumienia, że jest dobrze obznajomiony z karabinem model Garand Petersena. Marabu zainteresował się. Przez 2 godziny Mike stał na baczność, jak to potrafi tylko żołnierz piechoty morskiej. Marabu kiwnął z aprobatą głową i poddał go różnym testom.
Podczas pierwszego gołymi rękami rozbroił trzech twardych SS-manów. Marabu był zdumiony. Stał za firanką w oknie parteru i przyglądał się. Następnie Mike musiał pokonać pieszo dwukilometrową trasę na otwartym powietrzu po 6 dniach głodówki. Wsadzili go do lodowej celi i był na pół martwy, gdy go uwolnili. Następnie przykuli go do grzejnika i co kwadrans polewali go wiadrem wody. Zaczął tęsknić do więzienia garnizonowego w Sheffield, gdzie panował bliznowaty, najgorszy ze wszystkich złych sierżantów sztabowych na świecie. Marabu plunął na Majka, ale ten gdzieś z tyłu mózgu posłyszał znany zew trąbki z Sheffield. Marabu popełnił błąd, zastosowawszy wobec starego weterana metody, jakimi traktowano fanatyków politycznych. Mike stał na baczność i widział Marabu jak przez mgłę. Ten 4 razy uderzył go w twarz biczem ze skóry hipopotama. 73 dni później Mike został przeniesiony do obozu pracy koło Eisenach. Krętymi drogami zdołał uzyskać kontakty w partii. Zaprzyjaźnił się z Gauleiterem i wspólnie odkryli, że mają żyłkę do interesów, szczególnie tych ciemnych. Mike został dowódcą kompanii w ogólnym SS. Pewnego dnia bliski przyjaciel szepnął mu do ucha, że policja wszczęła dochodzenie. Gdzieś na wyższym szczeblu ktoś zaczął się dziwić, dlaczego w Eisenach znika bez śladu tak wiele racjonowanych towarów. Mike zrozumiał, że nadszedł czas, by zmienić scenę i rzucił kilka napuszonych uwag, że uważa za swój obowiązek rozpocząć służbę wojskową, jeśli armia go zechce. Jego regionalny przełożony, Obergruppenführer SS Nichols, połknął przynętę, i dzięki temu pewnego kwietniowego, chłodnego, deszczowego dnia Mike zameldował się w 121. Pułku Piechoty Granicznej w Tibor Camp. Ale tamtejszy dowódca drugiej kompanii, Hauptmann Tilger, nie mógł znieść tego półniemca. Mike został więc wysłany do Tapiał na granicy z Polską, tak daleko, jak tylko zdołali go wysłać. Tu spędził 6 miesięcy w 31. Batalionie Karabinów Maszynowych, gdzie w pewnym stopniu zwrócił na siebie uwagę swymi umiejętnościami strzeleckimi. Zdobył dla swego batalionu mistrzostwo armii. Gdy dowódca zapytał go, jaki miał stopień w amerykańskiej piechocie morskiej, były kapral bezczelnie odpowiedział: pełnego lejtnanta, herr major. Do Berlina poszedł meldunek o Michaelu Braunie i w 8 dni później był feldweblem z galonem podchorążego rezerwy na naramiennikach. W 3 miesiące później był podchorążym służby stałej, a pod koniec roku starszym chorążym. Przypadkiem odkrył, że zamyślają go wysłać do Akademii Wojskowej w Poczdamie. Tam wystarczyłyby ze 2 godziny, by odkryć go jako gigantycznego kłamcę, którym był. Tak więc skontaktował się ze swymi znajomymi w partii i znów wyruszył w podróż. Przez pewien czas był w 2. Batalionie Saperów w Szczecinie, gdzie z mnóstwem przekleństw i wylewaniem potu nauczył się budować mosty pontonowe. Tak więc za każdym razem, gdy była mowa o Akademii Wojskowej, udawało mu się uzyskać przeniesienie. Niewiele było niemieckich garnizonów, które nie miało zaszczytu goszczenia go do chwili, gdy wybuchła wojna 1939 roku. Udział w kampanii w Polsce zakończył we Lwowie jako lejtnant dowodzący kompanią. Tam stał się mile witanym gościem po drugiej stronie linii demarkacyjnej, gdzie wypił wiele szklanek wódki z rosyjskimi oficerami. Poróżnił się ze swym dowódcą, który uznał, że dla Michaela Brauna nadszedł czas, by zaczął studiować w Akademii Wojskowej. W rezultacie opuścił 79. pułk z wymownym wpisem do książeczki wojskowej: niezdyscyplinowany, niesubordynowany, kłótliwy, nie nadaje się na samodzielnego dowódcę. Jasne było, że tego rodzaju opinia nie ułatwiała mu startu w nowych jednostkach. Przez 6 miesięcy krążył po Niemczech, dowodząc kompanią w jednostce transportu i pewnego pięknego dnia on i jego załadowane ciężarówki wjechały do Eisenach, gdzie połowa ich ładunków znikła w obszernych składach towarowych jego przyjaciela Gauleitera.
Był to koniec służby lejtnanta Michaela Browna w kompanii transportowej. W rekordowym czasie został hauptmanem, a w 5 miesięcy później awansował na majora, wszystko dzięki Gauleiterowi. Zdumiewającą rzeczą było, że major Michael Brown nigdy nie znalazł się nawet o 100 mil od jakiejkolwiek szkoły oficerskiej. Zawsze powierzano mu brudną robotę i niewykonalne zadania, a jemu takim czy innym sposobem zawsze udawało się je wypełniać, choć zasługę przypisywano komuś innemu. Jego ostatni dowódca dodał kolejną niepochlebną opinię w jego książeczce wojskowej, więc został odesłany do pułku służby specjalnej, a wszystko to dlatego, że po pijanemu cisnął kuflem piwa w portret Hitlera ze słowami „na zdrowie”. Ale teraz nie miał już pomocnego przyjaciela Gauleitera, bo tamten tłukł kamienie dla nowej autostrady i sam fakt znajomości z nim był niebezpieczny. Mike pospiesznie o nim zapomniał. W taki właśnie sposób major Michael Brown znalazł się stojąc przed frontem naszej kompanii i przedstawiając się nowo przybyłym. Potrafił kląć przez 1,5 godziny jednym ciągiem i nigdy się nie powtarzał. — A więc wy, dupy wołowe — ryknął — jestem waszym dowódcą i nie pozwolę na żadne wygłupy. Jeśli któryś z was wpadnie na wariacki pomysł, by mnie rąbnąć od tyłu, niech spisze swą ostatnią wolę i testament, nim tego spróbuje. Mam oczy z tyłu głowy — pokazał na małego i powiedział — Kreutzfeldt, kto jest najtwardszym dowódcą kompanii, jakiego kiedykolwiek miałeś? — Ty, Mike. Major uśmiechnął się szeroko. Następnie pokazał na legionistę. Tam, na prawym skrzydle, macie podoficera Kalba. Słuchajcie go, a będziecie mieć szansę ocalenia życia. Służył z Marokańczykami i zna wszystkie brudne chwyty, jakie istnieją. Ten długi gbur z żółtą apaszką na szyi na lewym skrzydle pierwszego plutonu był jednym ze spadochroniarzy feldmarszałka, ale zbyt dobrze władał nożem i wykopali go. Możecie się od niego nauczyć walki wręcz. Od tamtego podoficera, Juliusa Heide, możecie się uczyć porządku i dyscypliny. Od feldwebla Williego Bayera, starego, nauczycie się wiedzy o ludziach i ludzkości, choć co do tego ostatniego nie będziecie mieli większego użytku. Obergefreiter Porta może was nauczyć kraść, a jeśli poczujecie potrzebę pociechy duchowej, pójdziecie do kapelana, ojca Emanuela. Nie pomylcie się co do niego. Potrafi lewą pięścią powalić byka. Major wyciągnął swego ciężkiego Waltera P-38 z żółtej kabury. I bez wątpienia zauważyliście, że mój służbowy pistolet to nie jeden z tych przyrządów do łaskotania dupy, którymi zabawiają się zniewieściali pedziowie, a brudne świnie, które okażą najmniejszą oznakę tchórzostwa, gdy pojawią się głowołamacze, nie unikną kulki z niego, którą pośle im prosto w czaszkę. Nie wyobrażajcie sobie, że przyszliście tu, by otrzymać żelazny krzyż. W SS trzeba być dwukrotnie przedstawionym do odznaczenia, by go dostać. Tutaj 6 razy. Jesteście szumowiną człowieczeństwa, ale tu zostaniecie najlepszymi żołnierzami świata. Zaczerpnął głęboko powietrza i włożył swój pistolet do żółtej kabury. Uczcie się od ludzi, których wam poleciłem. Następnie zwrócił się do Hauptfeldwebla Hoffmana. 2 godziny musztry specjalnej w rzece. Każdy, kto zabije kolegę, dostanie 3 tygodnie urlopu. Co 10 nabój i co 20 granat będzie ostry. Chcę zobaczyć co najmniej jedną złamaną rękę, w przeciwnym razie 4 godziny dodatkowej musztry. Wtedy zaczęło się jedno ze zwykłych ćwiczeń Majka. Nienawidziliśmy go z ich powodu, ale zrobiły nas twardymi i nieludzkimi. Jeśli chcesz być dobrym żołnierzem, musisz być zdolny do nienawiści. Musisz być zdolny zabić człowieka tak, jak rozgniata się wesz. Mieliśmy wielu dowódców, ale niemiecko-amerykański major Michael Brown, który nigdy nie był w szkole oficerskiej, nauczył nas tego wszystkiego w sposób, do jakiego inni nie byli zdolni. Potrafił drwić i pluć na człowieka o 11, zagonić go na śmierć o 12, a pić z nim whisky i grać w kości o 1. Z brudnych uliczników robił super żołnierzy.
Wprowadził paradny krok w błocie, w którym chlapaliśmy się aż po oczy, a poprzedzało nas 10 trębaczy, 10 flecistów i 10 doboszy. Uzyskał nawet zezwolenie, by nasi muzycy nosili na hełmach niedźwiedzie czapy. Padło całkiem sporo strzałów skierowanych w tył jego głowy, ale nawet pomimo tego Porta i legionista 2 razy przywlekli go z ziemi niczyjej, a on nigdy nie powiedział dziękuję. Gdy było coś szczególnie trudnego do wykonania, zwinąć nieprzyjacielską linię frontu, wysadzić w powietrze jakiś specjalny obiekt, osłaniać odwrót, rozminowywać, popłynąć pod wodą z minerami, schwytać nieprzyjacielskiego generała, Mike zawsze brał w tym udział, ubrany w mundur szeregowca. Kiedyś przyniósł 3 naszych rannych, a nazajutrz wrócił po 4., który zawisł na drucie kolczastym. Kiedy indziej nasza artyleria strzelała za krótko, a Mike popełzł do wysuniętego punktu obserwacyjnego, aresztował obserwatora artyleryjskiego za zaniedbanie obowiązków i przez następne 2 godziny kierował ogniem artylerii, dzięki czemu zdołaliśmy wziąć pozycję nieprzyjacielską niemal bez strat. Przy innej okazji odczekał 10 minut poza czas wyznaczony przez sztab dla ataku, z takim wynikiem, że natarcie powiodło się ponad wszelkie oczekiwania, ale tylko dzięki majorowi Mike'owi. Potrafił nas zmusić do stania po szyję w nocy w lodowatej wodzie, odbywając musztrę karabinem, ale zawsze pilnował, abyśmy po powrocie mieli suche sienniki, gdy rozchodziliśmy się ze zbiórki. I biada takiemu kucharzowi, który nie przyniósłby żarcia co do minuty, tylko dlatego, że 2 mile za frontem położono ogień zaporowy. Starzy weterani doceniają takiego rodzaju rzeczy. Mike był świnią, ale przyzwoitą świnią. Nigdy nie robił niczego z niechęci czy złośliwości. Wszystko, co robił, zawsze było potrzebne, a siebie nigdy nie oszczędzał. Mike był jedynym majorem, jakiego w życiu spotkałem, który nie miał ordynansa. Potrafił wyczyścić parę twardych jak żelazo butów i uczynić je miękkimi jak masło. Wiedział, jak oczyścić okop z nieprzyjaciela wiązką granatów ręcznych. Wiedział, jak strzelać z miotacza ognia krótkimi seriami, co dawało najlepsze wyniki. Gdy Mike szedł na czele natarcia, wiedzieliśmy, że jesteśmy prawie bezpieczni. Mike nas lubił. Sam był chuliganem, który wylądował w armii z braku czegoś lepszego, w pułku bez oznaczeń bojowych. Jego największą przyjemnością był apel, podczas którego mógł wywołać jednego z nas i zapytać: jacy są najlepsi żołnierze świata? Znaliśmy odpowiedź, którą chciał usłyszeć. Amerykańska piechota morska. Ale bawiło nas zdawanie innej odpowiedzi. Na przykład legionista oczywiście odrzekł: La Légion étrangère. Na co niezmienną repliką Majka było: Szumowiny z europejskich rynsztoków. A wówczas legionista bladł z wściekłości. Jeśli pytanym był Barcelona Bloom, odpowiadał: Ingeniero del Ejército Español, najdzielniejsi z dzielnych. Na co Mike śmiał się i pogardliwie mówił: Słyszałem, że marzysz o gaju drzew pomarańczowych. W jaki naprawdę sposób wziąłeś udział w wojnie domowej? Byłem jednym z załogi na jednej z tych wielkich łajb, na których dziwki bogatych wylegują się pod markizami, próbując zapomnieć, że ich sponsorzy są impotentami. Więc je podrywałeś, Feldweblu? Dosyć często, Herr Major. Byłem w Barcelonie w dniu, w którym generał wyskoczył na południu. Początkowo ludzie śmiali się z niego i myśleli, że to jakiś żart, ale tym razem to było na serio. Major ze zrozumieniem kiwnął głową. Ale jak dostałeś się do armii hiszpańskiej, Feldweblu? Byłem w Barcelonie z jednym z ważniaków i zanim się zorientowałem, co się dzieje, byłem na ciężarówce wraz z wielu innymi. Posłano nas do Madrytu po tym, jak nauczyliśmy się mnóstwa na pamięć na temat Marksa i Engelsa, ale nigdy nie było z tego wielkiej pociechy w okopach. Tak więc pewnego dnia jeden mój kumpel i ja ukłoniliśmy się im ładnie. To było podczas walk w dzielnicy uniwersyteckiej. Feldweblu, czy byłeś nad Ebro? Powinieneś był mieć dokładnie 1 batalion naszej piechoty morskiej. Oni by to wszystko załatwili.
Barcelona nie zadał sobie trudu, by zaprotestować. Tego rodzaju fanatykowi nie da się wytłumaczyć, jak okropna była wojna domowa. Ile kosztowała hiszpańska wojna domowa? Zapytał major Mike. 1 000 000 trupów, herr major.